To jest opowieść, która za punkt wyjścia bierze rzeczywistość, którą potem mogłem w jakiś swobodny sposób próbować formować, jednocześnie myśląc o tym, by ta moja fantazja o Sienkiewiczu, moja fantazja o Modrzejewskiej nie kłóciła się może za bardzo z tym, w jaki sposób myślą o nich inni. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Naszym gościem jest dzisiaj Jakub Nowak, autor powieści To przez ten wiatr, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Powergraph. Powieści, powiem szczerze, niezwykłej i to pod każdym względem. Zacznijmy od tego podstawowego, to znaczy od fabuły i bohaterów. Bohaterami tej książki są, zresztą z okładki to jasno wynika, Helena Modrzejewska i Henryk Sienkiewicz oraz rodzina Modrzejewskiej oraz ich wspólni przyjaciele, którzy jadą do Kalifornii, tam przejmują rancho i zamierzają prowadzić winnicę. I ten epizod, może mało znany, jest prawdziwy. Ale powiedz, jak ty na niego wpadłeś, bo on jednak powszechnie znany nie jest. Przeczytałem o tej historii w reportażu historycznym w Polityce jakiś czas temu i potem o niej zapomniałem, zapamiętawszy, że to mogłaby być rzeczywiście fascynująca historia, i o której można by próbować dowiedzieć się więcej, a potem w jakiś sposób ją podopowiadać, dlatego że to rzeczywiście jest pewna opowieść o tym, jak przyszły noblista, a z drugiej strony najwybitniejsza polska aktorka teatralna, tuż przed tym, jak zaczyna robić wielką karierę w Stanach Zjednoczonych, razem jadą do Kalifornii i rzeczywiście uprawiają te winogrona w tym projekcie farmy, na którą jadą w parę osób. Ten projekt ostatecznie jako pewien pomysł na komunę rolniczą upada. Natomiast oni tam są w zupełnie wyjątkowym momencie również dla Stanów Zjednoczonych, dla Kalifornii, bo w czasach rzeczywiście Dzikiego Zachodu, kilkadziesiąt lat po tym, jak Kalifornia zostaje przyłączona do Stanów Zjednoczonych, kilkadziesiąt lat po gorączce złota, żyją tam razem i jednocześnie ta relacja, czy to ich bycie razem tamtej jesieni 876 roku jest pełne napięcia, dlatego że biografowie są dyskretni, ale nie pozostawiają złudzeń, że pewien rodzaj ciekawej relacji, intymnej relacji pomiędzy Heleną Modrzejewską a Henrykiem Sienkiewiczem rzeczywiście wtedy miał miejsce. To napięcie, ten konflikt bardzo wyraźnie w tej twojej książce widać. To jest w ogóle, mam wrażenie, książka o zderzeniu właśnie marzeń z rzeczywistością, takiego myślenia o wielkiej karierze, czy to aktorskiej, czy pisarskiej, no z realiami chociażby pracy na roli. Na ile ta powieść dla ciebie była też zderzeniem się z materią faktów, z materią dokumentów? Udało mi się znaleźć mnóstwo detalicznych, drobiazgowych informacji dotyczących miasta, w którym oni żyli, dotyczących tego, w jaki sposób oni żyli i tak jak mówiłeś, tej roli, którą musieli uprawiać, tej sytuacji, kiedy rzeczywiście musieli chyba udawać przed sobą, że będą teraz rolnikami, będziemy farmerami, będziemy tu mieć krowy, będziemy mieć kilka koni, jakieś stare wylniałe mustangi. I będziemy próbować uprawiać te winorośla. A miałem na czym pracować, bo zachowało się sporo z tego okresu i listów Sienkiewicza, i listów Modrzejewskiej, autobiografia Heleny, która też wspomina o tym, jak wyglądał jej pobyt na farmie. Znajdujemy w swojej książce taki list Sienkiewicza, w którym on mówi o korespondencjach z Ameryki. Mówi wprost, to nie zawsze jest prawda. Tak naprawdę wszyscy zmyślają. No właśnie, na ile Jakub Nowak zmyślał w tej książce? W tej książce zmyślałem dużo, jednocześnie starając się, bym zmyślał przekonująco. Staram się opowiedzieć historię, która jest moją historią, ich pobytu tam, ich relacji iskrzącej, takiej relacji pomiędzy Heleną a Sienkiewiczem,
rzeczywiście pełnej napięcia, a jednocześnie jest to moja opowieść. To znaczy zastanawiam się, jak mogłyby wyglądać ich losy wówczas tam na farmie, kiedy mamy tak dwie potężne osobowości wrzucone w tak specyficzną sytuację, gdzie my też wiemy, że z jednej strony Sienkiewicz, z drugiej strony Helena, oni byli uwiązani bardzo wieloma ciekawymi relacjami wzajemnymi, bo z jednej strony mamy kobietę, która jest absolutną królową Warszawy wtedy. I to taką królową, która tej Warszawie zaczyna się nudzić. Warszawa ma jej trochę dość i Helena chyba też również z tego powodu, widząc pewne plotki i to, w jaki sposób jest traktowana przez elity stolicy Polski wówczas, postanawia uciec, postanawia spróbować czegoś nowego. A z drugiej strony mamy zafascynowanego nią, młodszego od niej 6 lat, dziennikarza na dorobku, który dopiero zaczyna tworzyć pierwsze próby prozatorskie. Ona w Polsce osiągnęła wszystko. On, przykładając pewną jego własną miarę, ambicje do jego życia, nie osiągnął jeszcze nic. A jednocześnie on wie, że nie jest pierwszym. Tutaj my wiemy o tym, że takich jak Sienkiewicz, młodych mężczyzn, artystów, dziennikarzy, pisarzy, malarzy, kręcących się, będących w tej orbicie Heleny Modrzejewskiej wówczas było więcej. Był Stanisław Witkiewicz, byli inni, Adam Chmielowski, którzy też mieli wyjechać zresztą do Kalifornii. I wiemy też, że kiedy Helena przekonała się, że oni nie dotrą, Chmielowski i Witkiewicz, płakała z wściekłości, że ich w Kalifornii z nią nie będzie. Był Sienkiewicz. Chciałem, by była to powieść, chciałem jednocześnie, by był to western, prawda? Jeśli mamy to dodawanie Helena Modrzejewska plus Henryk Sienkiewicz plus Kalifornia drugiej połowy XIX wieku, to czemu tym naturalnym wynikiem tego dodawania nie miałby być właśnie western? Choć jest to western specyficzny, bo chciałem, żeby to była pewna opowieść, która będzie wykorzystywać pewne scenograficzne rozwiązania czy pewne sytuacje charakterystyczne właśnie dla westernów. I dlatego w tej książce są jakieś konflikty o skradzione złoto albo wszechobecnych strach przed Indianami, którzy gdzieś tam czają się, czy czaić mają i biali ludzie, mieszkańcy tego miasta, w którym wówczas żyli Henryk i Helena, się ich boją, prawda? Traktują ich jako jakieś niemające twarzy zagrożenie gdzieś zza widnokręgu. I te tropy westernowe, one pomogły mi, by ta historia rzeczywiście była moją opowieścią. Starałem się tę historię napisać tak, by pokazać, że ja wiem, że western jest pewną opowieścią, czy sposobem opowiadania historii, który ma te 100 lat tradycji i sporo za uszami. Bo te klasyczne westerny z dzisiejszego punktu widzenia są rasistowskie, są szowinistyczne, są bardzo antropocentryczne. I próbowałem uniknąć tych łatwych ocen w tej historii, którą opowiadam, a jednocześnie wrzucić w tamto bardzo, bardzo ciekawe środowisko moich bohaterów i może wynicować gdzieś ten western na drugą stronę, pokazać tę opowieść od środka, spojrzeć na tamtą rzeczywistość oczami bohaterów, która musiała być dla nich podwójnie obca, dlatego że z jednej strony to sama opowieść o Kalifornii XIX wieku dla nas dzisiaj, 150 lat później, będzie opowieścią o zupełnie innym świecie, świecie, którego nie znamy. Bardzo brutalnym, o piekle, prawda? To znaczy to było piekło dla Meksykanów, dla czarnych, dla rdzennych Amerykanów, dla kobiet. A z drugiej strony to będzie świat podwójnie obcy, dlatego że on musiał być obcy dla Sienkiewicza i Heleny. Dla Sienkiewicza może mniej, dlatego że on był już w tym miejscu od pół roku, szykował sobie to miejsce, wynajął ten dom, w którym mieli żyć razem tamtej jesieni, co też jest w ogóle psychologicznie zupełnie nieprawdopodobne, niesamowicie ciekawe, biorąc pod uwagę, że on wiedział, że ona przyjedzie z synem i z mężem, a i tak próbował zorganizować jakoś im to życie, chociaż na troszkę. Myślę, że nie wykluczał tego, co będzie potem. Natomiast Helena wiedziała, że ona na pewno nie zostanie, ona nie będzie bohaterką westernu, ona szybko chce zostać bohaterką we własnej opowieści o zdobywaniu amerykańskich scen. No tak naprawdę ta winnica miała być takim wentylem bezpieczeństwa, gdyby się ta kariera Modrzejewskiej nie powiodła. Wiemy, że się powiodła, wiemy, że jej się udało, wiemy to z historii, natomiast ona rzeczywiście od początku nie wiązała się z tym miejscem, ale Sienkiewicz chyba też nie. Pokazujesz go, nie wiem, czy to nawet jest dekonstrukcja tych pomnikowych postaci, po prostu pokazujesz go jako człowieka, który no, nie jest wolny od słabości. Nie jest wolny od słabości.
bardzo nie chciałem być złośliwy wobec Sienkiewicza. Kiedy zacząłem pisać tę książkę i przyjaciel spytał, o czym piszę, powiedziałem mu tak króciutko, że o Sienkiewiczu i Modrzejewskiej na Dzikim Zachodzie, zapytał mnie, czy chcę kancelować Sienkiewicza. Powiedziałem, że wcale nie chcę, że moją intencją jest raczej próba pokazania Sienkiewicza właśnie jako 30-letniego, nienajedzonego, cały czas bardzo ambitnego faceta z krwi i kości, który jest w tych Stanach i wydaje się, że jest tam dla niej, dla Modrzejewskiej. Jego tragedia chyba polegała na tym, że ona tam była nie dla niego. Ona tam była i ani nie dla niego, ani dla tej winnicy, która tam była i rzeczywiście te winogrona na tej winnicy niszczały. Bo tak jak mówisz, to miał być dla niej pewien rodzaj zabezpieczenia na wypadek, gdyby ta kariera nie wyszła. Ona z mężem utopili w ten projekt ogromną sumę, 15 tysięcy dolarów, właśnie dlatego, by nikt potem nie mógł jej zarzucić, że próbowała, by nie wytknął palcami jej niepowodzenia na amerykańskich scenach. Bo od początku tworzyła tę fantazję, że będzie farmerką i ma już dość grania. Choć wiemy, że to nieprawda, dlatego że jeszcze w listopadzie jej mąż pisał listy do Polski, że zaraz zaczynają organizować jej nowe lekcje angielskiego, bo kiedy pojechała do Stanów, okazało się, że nie zna języka. To jest ciekawa obserwacja. Tak było. Ona brała lekcje, prywatne lekcje języka angielskiego jeszcze w Warszawie, wiedząc, że wyjadą. I po tym pół roku lekcji już na pokładzie transatlantyku zrozumiała, że jest zupełnie nierozumiana i nie wie, o czym do niej mówią ludzie, mówiąc po angielsku.